Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek. No i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Hitman Rozgrzeszenie. Kontynuujemy. Żeby to było coś cholernie ważnego. Wie pan, że to... Będę zaszczycona, panie T. Bóg zapłać. Zbierać się, sługi. Dzwonił szef. Niecodziennie mamy okazję zabić legendę. Wkraczają państwo na teren placówki badawczej Dexter Industries, gdzie pracują najwybitniejsze umysły i gdzie technologia sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Dexter Industries. Magiczne miejsce. No i zaczynamy tutaj naszą misję. Strefa testów. Tu jakieś miny widzę. Patrzcie, roboty, to jakaś linia produkcyjna. Fajnie to wygląda. Może się na razie rozejrzyjmy tutaj. Aha, tu mamy jakieś drzwi. I tutaj mamy, ale tam jest na czerwono, czyli raczej tamtędy się nie przedostaniemy. Spróbujmy tędy. Doktorat z hydrodynamiki, proszę, proszę. Może nam pan wytłumaczyć, dlaczego kradnie pan dokumenty będące własnością firmy, panie Floyd? Nie zastraszycie mnie. Znam swoje prawa. Wszyscy jesteście skończeni. Słyszycie? Boże, wszyscy ci ludzie. I ta młoda dziewczyna, co z was za potwory? Takie, co lubią prywatność, Floyd. Dlaczego węszyłeś wokół silosu? Pracujesz dla Stallion Armaments? Co? Nie, nie, ja... Nie, tam nie ma amatorów. Zgaduję, że Organizacja Praw Człowieka? Jakaś lewacka gazeta? Na to wygląda. Jacyś załamujący ręce liberałowie chcący rozłożyć wszechwładne korporacje. Ciekawe, ile dostaje taki kred. Zdecydowanie za mało. O czym ty mówisz? Za mało na co? Na opłaty sądowe. Szpiegostwo przemysłowe to poważne wykroczenie, Floyd. A tak się składa, że nie musimy gwałcić twoich jakże cennych praw. Możemy cię zrujnować. Ciebie, twoją żonę Samantę, twoich synów. Eliota i Filipa, bo tak się chyba nazywają? Możemy cię ciągać po sądach przez całe dziesięciolecia. Jedną parawką możemy obarczyć. No dobrze. Mamy kartę dostępu. Spróbujmy tędy wejść. Alarm pożarowy, ale nie wiem, czy to jest dobry moment. Oj! Oj, 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 oj. Niewiele brakowało. Dobra. Może przebierzmy się od razu i spróbujmy go gdzieś schować. Nie bardzo wiem gdzie, ale chyba już wiem gdzie. Tutaj było takie miejsce, gdzie chyba nikt raczej nie będzie chodził, więc myślę, że można będzie go tutaj zostawić. Dobra.
Aha, czyli tu jeszcze jeden tylko został, ten, dobra. Weźmy to. Ale na razie niech będzie ta spluwa przygotowana w razie co. Z tym, że ona będzie schowana. Tutaj mamy coś chyba? Czy nie mamy? Nie. Tu nic nie mamy. Czy jest sens ten alarm uruchamiać? Ja się zastanawiam. Bo wtedy tamten przyjdzie, tak? A my tam wejść na razie nie możemy za bardzo, bo on nas zobaczy. No dobra, spróbujmy tak zrobić w takim układzie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Najwyżej będziemy żałować. Dobra. Idzie tutaj, patrzcie. Kable są stare jak świat, nie do wiary. A jednak. Dobra. No i pięknie. Przebierać się już nie będziemy, bo to nie ma sensu. Ale zaciągniemy go tam, gdzie i tego poprzedniego. Czyli tutaj. Dobra. Tutaj jeszcze tak przejrzyjmy, czy coś jest do wzięcia. Ale chyba nie ma. Mówię chyba, bo na razie nic żeśmy nie znaleźli. I tu jest ten gość. Ja nie wiem, czy ja się mogę mu pokazać. Nie wiem, kto to jest. No ale spróbujmy. Dokumenty Wilsona zdają się zawierać informacje o Wiktorii. No właśnie. Zabieramy dokumenty. Odzyskano. Pięknie. Czy coś tutaj jeszcze możemy zrobić? Dostań się do strefy testów. Aha. Czyli mamy się dostać... Ale jak? Tu jest to lustro. Weneckie. Tak się to nazywa. Ten gość chyba dla nas jest nieszkodliwy, wydaje mi się. Więc nic nie będziemy mu robić po prostu. Ale tutaj... Nie bardzo wiem, jak się tam do tej strefy testów dostać, bo tam... Tu jest jakieś... coś. Możemy przejść? Nie możemy. Ha. Czy tutaj możemy jeszcze coś zrobić? Zobaczmy, bo tam trzeba było to hasło dostępu. Nie wiem, czy pamiętacie. O, właśnie. I teraz mamy już to hasło dzięki tym dokumentom i możemy otworzyć drzwi. O, właśnie. Drzwi się otworzyły, ale tam oni leżą. Nie! Czekajcie. Zabierzmy je jednak stąd. Tutaj zaniesiemy ich. Może lepsze będzie to miejsce, nie wiem, już sam. Gdzieś tu ukryjemy. Dobra. Wracamy po następnego. Nie chcę, żeby ich znaleźli, bo to, wiecie, alarm i tak dalej. Więc próbujemy tutaj ich schować. Dobra.
znaleziono wejście do strefy testów. Coś w pobliżu, nie ma nic. Tam są jakieś rzeczy. Tu na razie nie ma nic. No dobra. Po cichutku schodzimy. Jeszcze tak wyjrzyjmy. Co tam jest, bo jestem ciekawy w dole. No nie wiem. Jakaś tylko mgła, para. Uruchom windę. Jakiś alarm się włączył, albo mi się zdawało. Kurczę, gdzie my jesteśmy? No dobra, uruchamiamy tą windę. Ho, ho, ho. O kurczę. Uwaga! Trwają przygotowania do przeprowadzania testu. Wszyscy pracownicy muszą opuścić teren pola minowego. Wypuszczenie obiektów za 5, 4, 3, 2, 1, start! No. Wyeliminuj Dra Greena. Wyłącz system ochrony, o kurde. Dobra. O co chodzi z doktorem Greenem i świniami do testu? A, chyba lubi patrzeć, jak wybuchają. No, nienawidzi świn. Podobno na początku... Tu coś jest? Było pewne zdarzenie. Ciężka sprawa. Składany nóż. Może weźmy go, ale schowajmy. Tu coś mamy. Aha, czyli możemy tylko się ukryć. Tutaj coś? Nie, tutaj nic nie możemy zrobić. Ha. No nic, w górę idziemy. Prosto na niego. Siostra jest za mała, żeby go wyciągnąć, więc spędzają. Dobra. Jesteśmy na górze. A, on jest na dole. Czekajcie. Tu jakiś gość jest, on nie wiem, pewnie będzie szedł tutaj. Ale nie dochodzi do nas, dobrze. On tu sobie tylko idzie, będzie zawracał chyba. Dobra. Ojejku, jak on się mógł... Jak on mógł się zorientować, nie bardzo wiem. Ale mniejsze z tym. Dobra, zobaczmy, gdzie jest nasz cel. Tu jest nasz cel. Zapamiętać. Odłożyć w czasie zajęcia z kontroli mniej. Nie obchodzi mnie, co mówię. Terapie są dla słabych. Zobaczmy, co on w ogóle będzie robił, słuchajcie. Jaka jest jego droga? Bo chciałbym go wyeliminować jakoś po cichu. On kuleje. Chodzi na górę. Nie rozmawiamy o tym, jasne? Ukryjmy się. Taka mała przyjacielska rada. Zaczniesz rozmawiać. Wchodzi tutaj. Dobrze. Niech wchodzi. A nie, nie wszedł tutaj, dobra. Myślałem, że tutaj przyjdzie.
Ale niestety nie. Nie, doktor Green przegina, jest wulgarny i wtrąca się do moich badań. Nie po to zrezygnowałem ze stanowiska na Caltech, żeby znosić takie zachowanie. Albo pociągnij za sznurki i przenieś mnie do działu badań i rozwoju, albo odchodzę. No patrzcie, nie ma tego kół. Jest. Dobra. O nie! Ktoś mnie zobaczył. Coś mnie zobaczył. Jej. Nie o to mi chodziło przecież. Słabo. Konfrontacja. Nie chciałam, żeby tak to wyszło. Zejdźmy tutaj. Aha, tu mamy punkt kontrolny, dobra. Poczekajmy, aż to się uspokoi. No nic, może oni się zaraz uspokoją. Chciałbym aktywować ten punkt kontrolny, ale... No i co? Dobra. Gdzie tutaj jeden? Wiem, że gdzieś tu się przyszalił. Cholera, co tu się wyrabia? Chcę szukać Nery. Nie mogę go znaleźć! Teraz możemy? Dobra, czekamy. A tutaj? Dobra. I teraz musimy wyjść stąd. Staram się, na którym to jest poziomie. Nie, to na wyższym będzie wyjście. Dobra, idziemy wyżej. No patrzcie, nie ma tego kół. Jest. Dobra. Do wody. Znalezione kolejne ciało, niedobrze.
Tu jest gdzieś wyjście. Nie tutaj przypadkiem? Nie. Tu jest ktoś, kto się zbliża. Nie tutaj. Tu są te drzwi, co żeśmy byli, no ale tu nie chcemy już wracać. Nic, przejdziemy tutaj. Oj. Kto mnie tam wypatruje? A, widzę już, bo on z kimś rozmawia. Spróbujmy tędy w takim razie. O, możemy przejść przez okno, dobra. Próbujemy. Jesteśmy chyba w jakiejś serwerowni. Aha, czyli tu żeśmy byli. Uwolni świnki testowe. Patrzcie. Dobra. Pierwsza pomoc. Dobra, weźmy sobie. Co się dzieje? Baza doszła do wypadku śmiertelnego. Dobra. A może byśmy użyli drabiny? Tylko nie wiem, czy oni nas tu na dole nie zauważą. Ich tam jest sporo. Ten tu wchodzi. Niedobrze. Wchodzi tu, czy nie wchodzi? Nie, nie wchodzi. Może teraz? Ten znowuż tam idzie. Do mnie. Jakby on szedł w drugą stronę, to ja bym wtedy spróbował zejść. Dobra, próbujemy teraz. Baza, tu Magnusta 7. Wezwijcie nocną zmianę. Będą potrzebni wszyscy, których mamy pod ręką. To jesteśmy tutaj, gdzie żeśmy byli. Kurczę. Nie, 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 nie.
Nie. Nie, nie, to nie ja przecież. A niech to. Dobra. Ten nic nam nie zrobi. Dotarły posiłki, no nie. Słabo. O, zdalne ładunki. No nie udało się po cichu niestety. Bo więcej już tu nie mogę wziąć, patrzcie. Bo są jeszcze, ale już... dostępu. Tu jest ktoś. Dobra. Kolejne wybuchy. Ktoś mi namierza? Oj, oj, oj. Kolejni wychodzą, patrzcie. Kurde, nie mogę coś... trafić. Dobra, używimy drabiny. Aha, czyli tutaj nie mogę zejść z tej drabiny. Muszę iść do końca już. Dobra. No niestety. Dobra. Kurde. Nie pocelowałem. Dobra.
Gdzie on mnie znalazł? Czysto. Dobra. Za dużo robicie hałasu. Tutaj nic nie możemy zrobić. Tam jeszcze paru jest, ale... Nie bardzo wiem, gdzie bym się teraz udać, słuchajcie. Piętro niżej żeśmy zeszli wtedy. Ale tam nie było tego wyjścia. Tu już punkt jest raz aktywowany, drugi raz się nie da. To jest gdzieś na tym poziomie. Tutaj coś mamy chyba? Nie. Wyłącz zabezpieczenia. Cel misji wykonany. No i co dalej? Do wyjścia muszę się kierować, tak? Detektor zbliżeniowy. Kolejne jakieś przebranie. Przebierzmy się, co nam szkodzi. Chyba to jest to samo zresztą. O, tu mamy naboje, patrzcie. Fajnie. Nie znam cię. Ja ciebie też nie znam. Proszę, błagam. Co się stało? Nic. Schodzimy na dół, chyba do tej windy. Ale obejdźmy sobie jeszcze tu na spokojnie. O, prosiaczek. Tu jakieś drzwi. Możemy tu wejść? Możemy. Może będzie jakiś przełom. Co? Co mówiłeś? Mówiłem, że coś dużego. Próbujesz się do mnie zakryć? Chyba zdążymy jeszcze zobaczyć, jak sam... Nie. Dzień dobry, panu. Nie słyszę. Próbujesz zaopatrzyć jakiś... Czekajcie, może będziemy normalnie szli? Nie wiem, czy oni mnie rozpoznają, czy nie.
Dobra. Przekręćmy zawór. Dobra. Co się dzieje? Kurwa, jak w tureckim ważni. Ej, koleżko, nie jestem nieśmiały, ale trochę za bardzo się spoufalasz. Lepiej się cofnę. Tu mam jakieś przebranie. Dobra, zaraz. Przybierz mi się. Dobra. Czyli teraz nas nie rozpoznają. Ohoho, widziałeś? O, to było ostre. O, stary, ostatni miesiąc był totalnie przejebany, ale dziś będzie najlepszy dzień mojego życia. Teren prywatny? Proszę opuścić teren. O, sorry. No, i tak ma być, i tak ma być. No jasne, że będzie. O. Ale czy my musimy tu wchodzić? Pytanie. To jest ten teren prywatny. Dobrze. Pierwsza pomoc, ale na razie mi niepotrzebna. O, czekajcie, wyłącz zabezpieczenia. Dobra. System ochrony wyłączony. Dobrze. I chyba teraz tutaj. Ojoj. Nie może pan tu przebywać. Proszę stąd odejść. Zauważył mnie. Obróć się na pięcie i odejdź stąd, słyszysz? No dobra, dobra. Już. Gratuluję, gratuluję. No jakoś to ogarnąłeś. Widzę cię. No, chyba ich nie chcemy wkurzać. Poczekajmy, aż się uspokoją. Uspokoili się. Ten patrzy, nie patrzy. O cholera. Dobra. Weźmy to ciało. I tu go schowajmy. Dobra. Wejdźmy tutaj. Czy tu coś jest dla nas? Oprócz amunicji nic więcej. Dobra. Otwórzmy drzwi. Jesteśmy w tajemniczym silosie. I co tutaj? Wyeliminuj Dra Valentina. Ashforda. Czyli dwóch. No dobra. Wciąż się trafi, co powiedział doktor Valentine? Słuchaj. Ej, kolej, zamiataj! Nie nabierzesz mnie!
A co on ode mnie? Przykrywka spalona. O co tu chodzi? Czekajcie, tu są jeszcze jakieś jedne drzwi. Wejdźmy sobie. Strażnicy ostrzeżeni. Kurczę. Przecież ja jestem przebrany. Dlaczego oni mnie rozpoznali? Pan Dexter też był. Tak, osobiście. Gadał długo z jajkowymi. Nigdy nie widziałem, żeby dr Ashford tak się czymkolwiek emocjonował. Na pewno coś się dzieje. Chyba coś mamy. To co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra. Schowajmy. Ale tu nie możemy schować. O kurde. Dobra, zostawimy go tutaj gdzieś. Skoro nie ma miejsca. Czy ja mogę gdzieś ich ukryć? Chyba niekoniecznie. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle coś jest. Tu coś jest, ale nie, to jest... A ten gość, który jest celem naszym, jest na dole. To jest ciekawa zabawka. Potrzebny jest kąt bezpieczeństwa, musi być gdzieś zapisany. O, ktoś tu będzie szedł. Tam stoi gość. Czyli tędy nie bardzo mogę przejść. O. Baza, mam trupa. Sprawdzę teren, zaczekajcie. No nie! Jest kod bezpieczeństwa. Nie mogę go znaleźć. Mam tu faceta, który wygląda na nie tutejszego. Wchodzę do akcji. Może przebierzmy się. Albo nie, za tego się przebierzmy. A nie możemy się za tego przebrać. Dobra. Dobra. Czysto. Weźmy go. Przeładujemy. I schowamy. Dobra. Mamy ten kod. Wyłącz działo elektryczne. Przecież wyłączone jest to. Dlaczego ono strzela? Chyba już przestało. Tylko co nam to da, że tu przejdziemy?
nic się nie dzieje. Tak, wszystko gotowe, nikogo nie przepuszczę. Tak, most podniesiony, można przenosić. Można. Próbujesz się do mnie zakraść? Nie, 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 nie. I zobaczmy, co on będzie robił dalej. Poszedł gdzieś. Cały czas w pobliżu niego jest obstawa. Trochę słabo. Ta partia okazała się silniejsza. Numer 26 zmarł na zawał już po dwóch dawkach. Jeśli nie możemy znaleźć bardziej żywotnych włóczęgów, może trzeba będzie ich sprowadzać. No i gdzie pójdzie teraz? Pamiętaj, by dostosować dawkę serum. Poziom izotopu jest wciąż zbyt wysoki. O, tu idzie. Ale tam znowuż są strażnicy, kurczę. Daj mi znać, gdy obiekt do badań będzie gotowy. Nie biegajcie, tak, bo uszkodzicie aparaturę. Oj nie! Udało się. Przykrywka spalona? Co jest? Ciało i odsuń się od niego. Bez paniki. Poddaj się. Ostrzegam cię. Super. Zajebiście. Nie zawaham się. Spokojnie. No nie. Ten spierdzielił, no nie. Masakra.
No nie. Zdupcyło się. Wspaniale wprost. No dobra. Muszę stąd uciec. To się nie dzieje naprawdę. Nie może się zabijał mnie. Zniszcz wyniki badań. Ciało w pobliżu, tylko gdzie te wyniki badań jego są. Jak tu się do nich dostać? Aktywuj robota próbkującego. No to aktywujmy. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle ma sens teraz. Trzeba było od tego zacząć w ogóle. No nic, no. Spierdzielił. Nie no. Na pewno? Dopóki nie strzelają, to... No szybciej, szybciej. Uda się opuścić? Udało się gdzieś przejść dalej, ale nie wiem gdzie. Tu coś jest? Zwykłą nastolatkę, ale wyniki pierwszych testów okazały się niecodzienne. Wolę nie wyciągać pochopnych wniosków. Musimy poczekać na analizę DNA. Wyniki obiektu przekraczają moje najśmielsze oczekiwania. Jej statystyki osiągają wartości, jakich do tej pory nie widziałem. Poza osławionymi badaniami doktora Ortmayera nikt nie podejmował się mojej. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra. Taką skalę. Moje osiągnięcia w eksperymentach na Meksykaninie Sanchezie w porównaniu z tym wypadają bardzo blado. Niczym poruszanie się po omacku. Muszę przyznać, że niełatwo mi zachować naukowy obiektywizm. To okazja, o której śniłem przez całe moje życie. Obawiam się tylko, że Blake Dexter sprzeda dziewczynę temu, kto zaoferuje najwyższą cenę, zamiast... No wszystko, żeśmy sabotowali. Co dalej? Aha, wyniki badań zniszczone. No dobra. Czyli możemy przejść dalej. No, zakończona misja. Rewelacji nie ma, natomiast... Udało się misję zakończyć. To tyle ode mnie w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszam do kolejnego. Cześć!